Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Robocraft, wasze roboty. I dzisiaj przed wami nie mini Mega Really, bo to był robot, którego już kiedyś sprawdzaliśmy. To jest robot od PG. Dzisiaj sprawdzimy sobie robota od tego samego autora. I to też będzie Hoover, też SMG. Już wam go pokazuję. Boom! Mega Hoover. Mega Hoover w zasadzie... Nie powiedziałbym, że to jest nowa wersja tamtego robota, bo wygląda zupełnie inaczej. Całkiem inne założenia. Tutaj mamy ilość działek, a nie siłę działek. Jest mega potężny. Po prostu wygląda epicko, moim zdaniem. Dlaczego potężny? Dlatego, że ma kupę klocków. Zresztą to widzicie. Jest konkretna masa, jest dużo silników. Te silniki są fajne, pochowane. Te dwa tutaj, jak zobaczyłem, no to po prostu super, nie? Naprawdę świetnie zaprojektowany robot. Na pierwszy rzut oka. Chociaż to nie było tak, że wiecie, rzuciłem na niego okiem, już mówię, przyjrzałem się. Nie dość, że wygląda bardzo ładnie, to jeszcze zobaczcie na ten rozstaw działek, jak one są ustawione. Patrzymy sobie naprzód i każde jedno działko ma prześwit. Każde jedno. Martwię się tylko o to i o to, że tam gdzieś będą się może trochę zderzały z tymi, ale może tak być, że wcale nie będą. Przy czym taka ilość działek to jest, kurde, porażająca siła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z drugiej strony 5. Tutaj mamy 2. Wychodzi na to, że jest 12 dział. 12 dział. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra. Tyle z gadania. 30 milionów. Idziemy na Battle Arenę. 4 minuty czekania w kolejce. 4 minuty. Dawno już nie było tak długo. Naprawdę. I jeszcze mapa. Najgorsza. Bo tama. Ale okej. Okej. Na początku chciałbym pozdrowić GTC 129, ziomek z czatu. Tak, tak, pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu, a my już przechodzimy do bitwy. Polecimy sobie z zespołem, tak żeby się nie oddalać za bardzo. Tu mamy Teslę Medyka i tam mamy jednego Medyka też, naziemnego. A ja już sobie pędzę sobie. Trochę się ślimaczy, ale na wyższych levelach będzie szybciej. No teraz zbadamy może... Jak on się w ogóle zachowuje? No skręcam i jakoś się tam bardzo nie kołyszę. Jest ok. A, już widzę, gdzie są hoovery. Wszystkie są na dole. Ciekawe, czy nie będzie miał tendencji do obracania się do góry nogami. Bo może tak być. Tam już coś na nas mierzy. Tutaj też medyk. Oj, sporo ich tam jest, sporo. Dobra. Polecę do tego SMG. Razem z nim możemy sporo działać na pewno. I spróbujemy odbić tą wieżę. Może się uda. Może. Kto wie, na środku tam się zawiązała już niezła walka. A my będziemy mogli sobie powalczyć tutaj. Tylko kurde, że on tak szybko się wybił sam tam. Niepotrzebnie zupełnie, bo we dwóch byśmy dali radę pewnie. A teraz to już jest po nim. No i zbiedziłeś, ziomek. Zbiedziłeś strasznie. Wiadomo, że ja po nim tutaj wyrównam jakby wynik, ale... Mogliśmy go pokonać po prostu. Bez problemu mogliśmy go pokonać. Dawaj, próbuj. Próbuj mnie rozwalić. No i przyjąłem trochę obrażeń. Dalej żyję i dalej mam sporo działek, więc mogę dużo obrażeń zadawać cały czas. Kurka, burka. O, nasza Tesla. Myślałem, że ich Tesla, się wystraszyłem przez chwilę. Tak jakbym słabo bardzo rozwalał tą wieżę. Za niski level troszeczkę. Dajcie wyższy level. Schowam się, bo snajper już do mnie mierzy. Już cię widziałem, skurczybyku. Wow! Siema, jestem trochę zniszczony, ale możemy popróbować. Dawaj ty działka. Poważnie? To jest gąska? To jest gąska. Ale jaja. Jak on w ogóle wygląda, patrzcie, jakie to jest... To jest platforma na jednego klocka grubości. I na tym jest pełno działek. Taki niby gambit, ale na gąsienicach i taki bardzo łatwy do rozwalania przez bombowiec, bo to przecież było takie cieniutkie. Wiedziałem, że jeden celniejszy strzał i bardzo duże obrażenia. Okej, polecimy prawą stroną tym razem. Może się coś uda zdziałać. Ich medyk jakby już przestał grać. Nasz medyk gra i ma 6 level, więc ma się dobrze. Ale teraz pora na to, żebym ja zaczął coś zabijać, bo mam tylko 3 level. Aha, tu jest snajper i pewnie on pilnuje, żebyśmy się nie zapuszczali za daleko. Okej, ale mam medyka, który się rwie do bitwy. Więc damy rady. Tego tutaj trzeba kolegę trochę przyhamować. Halo, przyjacielu. Pokaż się. No, ładnie jest osłonięty. Okej. Bomber. Próbuj. SMG-kopter. Dobra. Wow, ale mi się wbił. Gdzie jest mój medyk, jak go potrzebuję? Nie no, muszę tutaj trochę z nimi powalczyć. Okej, medykopter. No i lipa, gdzie jest mój medyk? Bardzo dobrze się trzyma ten robot póki co. Sporo obrażeń przyjął, a i tak lata. Medyku mój, weź no mnie tu podleż, co? Dawaj tego gnojka. Okej, on już ledwo żyje. Teraz medykopter. Troszeczkę go trzeba ostrzelać, może mu odpadnie parę śmigieł. Nie będzie taki mobilny, nie będzie leczył swoich ludzi. Ciebie to na pewno, bo jesteś już za blisko, nie wiem co on sobie myśli. Że tak tutaj podlatuje. Ale spoko, niech podlatuje. Sprawdzimy się. Okej. Nie, ty nigdzie nie uciekasz. Chyba, że uciekniesz, no to wtedy uciekasz, ale ja ci nie dam uciec. Nie, za bardzo mnie wkurzyłeś. Tym atakowaniem swoim. Dobra, przejmujemy tą wieżę. Ta bombka gdzieś tutaj lata, właśnie. Ło, jeszcze snajper. Kurde, władował we mnie tyle strzał. I patrzcie, jeszcze się trzyma. Naprawdę niezła konstrukcja. Póki co jestem zadowolony. Prawda jest nieźle. Okej, już dostaję leczenie, przy okazji sobie przejmuję wieżę. Wszystko się zgadza, znaczy się. Level wpadł. Przydałby się jeszcze jeden. Snajper tam się wystrzeliwuje, ale niekoniecznie we mnie. Już tam medyka próbuje dzielić, ale my najpierw to przejmiemy. O! O! Teraz! Level wpadł. Możemy porządzić troszeczkę. Okej. Ten bomber, kurde, to jest problem duży. Wow! O kurde. Aha, bo tu mój medyk trochę odpadł. Porwałem się za bardzo. Za dużo strzelania, za mało rozglądania się. Ale i tak wyszło całkiem nieźle, bo mamy wieżę dla siebie. Oni są raczej osunięci, więc szybko jej nie przejmą. Mam takie wrażenie. No, całe życie jeszcze ma. Całe życie ma. Okej. Wszyscy u nas grają, u nich ten jeden medyk odpadł. Szkoda, że tak się stało, no ale cóż zrobisz, no. O proszę! O proszę! Co to mi się tu wyrabia? Czyli jednak ma tendencję do odwracania się, tak jak myślałem. I to jeszcze przodem, bo z przodu widzicie, te hoovery są tak rozmieszczone, że z przodu chyba nie ma żadnego hoovera. I ten dziób po prostu mu ciąży. No i tak mu przyciążył, że się przewrócił. Po prostu się przewrócił. Więc mamy jedną wadę konstrukcyjną. Nie jest taka bardzo duża, bo jakby to się zdarzyło pierwszy raz, a trochę już walczę. 6 minut minęło. Więc nie jest tak źle. Ale też nie jest dobrze, nie można powiedzieć, że to jest coś dobrego, prawda? Więc to na pewno jest minus. Ale nie jest, nie ma tragedii, o, nie ma tragedii. Dobra, tego skurczybyka muszę posłać do piachu, bo mi tak denerwuje. Ja nienawidzę takich robotów, dobrze wiecie o tym. Kurde. Paskudny! Paskudny! Dobrze, mamy wieżę. Ostatnia wieża im została tutaj. O, panie medykopter, weź, chodź pogadaj ze mną, co? Dawaj go. Troszeczkę, SMG-kopter, gdzie on niby jest? Plasma bomber. Okej, tu jest SMG-kopter, dobra. To ja już tutaj wsparcie wysyłam. Hop. Hop. No i co, panie kopter, co jest grane? O proszę... Zaszedł mnie tutaj snajper. Ło, jeszcze jeden SMG-kopter. No to mam przerąbane. Chciałem przycwaniaczyć się trochę, ale widzę, że nie ma miejsca na to. Mam jeszcze 3 działa w sumie. Się tak wycofałem bez strzelania. A mogę postrzelać jeszcze. O, ale schrzaniłem, no. Schrzaniłem. Skupiłem się na lewej stronie mapy. I w ogóle nie brałem pod uwagę tego środka. No i dostałem. Co my tutaj mamy? Ta wieża nasza to tak już ledwo zipie w sumie. Chociaż jak patrzę na ten znaczek na górze, to tak źle nie wygląda. Gorzej wyglądała z bliska niż na znaczku. Poważnie. Dobra, starałem się przejąć tą drugą wieżę. I to niedobrze, ja tam polecę chyba jednak. Miałem lecieć na tą, ale polecę tam. Może ich odbijemy jeszcze. Powinno się udać. Plasma bomber. Gdzieś tam zespotowany. Się zajmę tym SMG, bo to jest siła. On może szybko przejąć wieżę. Tam coś na pewno jest. Okay. On znowu ucieka. Nie. Ostatnim razem ci nie dałem uciec. O, tędy nie przelecę. Czekaj, okej. Zwieje? A, ktoś go zniszczył. No i o to chodzi. O to właśnie chodzi. Kurde, ten jest dobry. Nie lubię go, ale jest niezły. Trzeba mu to przyznać, że jest naprawdę niezły. Kurde! Gdzie mi teraz ganiał? Parówczan. Na niego to najlepszy jest snajper. Ja tu mu wiele nie zrobię niestety. Za mało obrażenia zadaję. Tu już następny leci. Ciebie lubię bardziej, bo ty jesteś bardziej odsłonięty. Może nie aż tak bardzo, ale zdecydowanie bardziej. Łatwiej cię zniszczyć. I nie trafiasz jak strzelasz, więc to już w ogóle jest wielki minus, stary. Wielki minus. O, w mordę mi się wbiło SMG. Wsparcie, panowie, wsparcie, kurde. Czemu jestem sam po tej stronie mapy? Przebieda. No i po mnie będzie niestety. Teraz to już nie miałem szans. Nieźle, tam jest jeszcze snajper. O, jany. Niedobrze. U nas przestał grać jeden robot chyba. Chociaż nie, co ja gadam. Tak mi się ułożyła mapa, kurde, że nie widziałem tego odliczania. On ma jeszcze 10 sekund. Okej, ja się wbijam do gry za to. Dobra. Grzejemy. O, ciebie, panie. Ciebie tu pokaram troszeczkę, bo mnie wkurzasz. Nie lubię cię wcale. Ciebie tym bardziej nie lubię. Poleczysz tego, co go nie lubię. Okej, obu powaliliśmy. To nie był dobry punkt dla was. Ciebie też zaraz powalę. Chodź, wyląduj do nas, co? Chodź. Tak strzelam takimi seriami, bo wiecie jak to jest z tym rozrzutem. Bardziej jeżeli strzelacie do takiego obiektu oddalonego, to trzeba sobie jednak seriami próbować pomóc. Okej. Tam mamy tego snajpera i w zasadzie niewiele ponadto. Tutaj jedna plazma się wyrwała. Nie czeka. Ale okej, może coś zdziała. O, jakie ładne lądowanie. Dobra. Przejęli nam wieżę niestety. Ale spoko, zaraz sobie odbijemy. O kurde, to badziewie. Znowu! Jeny, jak ja go nie lubię. Poważnie. O! Tego trzeba unieruchomić jak najszybciej. Wow! Pierdziel! Dobra, będzie po mnie chyba. Chyba będzie po mnie. O. Miałem szansę go trochę uszkodzić. Medyk by się przydał, kurde, a tu medyka nie widać. No. Przydałby się. Gdzie jest medyk? Halo! Ej, było nas trzech, no. I nas rozgromili. Ja pierdzielę, ale są dobrzy. Naprawdę są nieźli. Szczególnie ten bombowiec jeden. To gówno. Strasznie denerwujące. Dron. A jakże? No. Jedyna szansa to jest rozbrojenie go. Bo rozwalenie to jest naprawdę trudne. Zresztą widzieliście, praktycznie żadnych obrażeń nie przyjął na te tarcze. Tylko mu poodpadały działka ewentualnie. Ale trafić te działka i je rozwalić, no to jest trudne. To jest trudne. Dobra, tutaj jest latający SMG. Właśnie, jeden z tych kopterków. Okej, on już nie ma śmigieł, więc dużo nie zrobi. Też nie, to jest jeszcze coś innego chyba. Oj, się obróciłem. I obróciłem się z powrotem, fart. Co to w ogóle jest? Czy ja przegapiłem tego robota? Jakoś go nie widziałem do tej pory za wiele. O, kolega śmigło. Kolega ze śmigłem. Ty medyk, nie atakuj tylko lecz, kurde. Ziomek. Rozwal mu to śmigło, no. Ale nie trafiam go w ogóle. Dobra, nie masz śmigieł. Teraz trzeba ci działka uwalić. Jedno. Drugie. O, medyk go zakrył. Medyk taki dobry. Hard na killa, nie? O, ja go dobiję. Ja go dobiję sobie. Oho. Dawajcie go. Dawajcie go, ziomki. Okej. Medyk mnie połatał, tak całkiem. Możemy wbić na ich trzecią wieżę. Może się uda, o ile się nie pojawi ten ich bomber. Chociaż mamy tutaj dwa SMG, więc powinniśmy dać radę. Zrobić to po prostu szybko. Ciap. Dobra, ty już spawasz jedną stronę, ja dokończę drugą i mamy to. Dobra, ja swoją mam, co oni, kurde. Halo, jeden klocek ci tu został, no coś ty taki. Dobra, lecimy na bazę. Panowie i panie. Okej. Śmigło, 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 śmigło. Jest! Pięknie, wypierdzielaj. Nawet ci nie będę dobijał, leż sobie tam. Stary, co mi po tobie? Że zginiesz. Wow, troszkę nie fart dla mnie, chociaż dla niego też. Już tu wiele nie polata raczej. Dobra. Dobra, biorę się za bazę. Medykopter, stój sobie tam, stary. Dobra. Dla ciebie to ja jednak zniszczę. Już się odpaliła maszyna. A on może jeszcze strzelać, więc to już w ogóle bieda. Wow, 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 wow. Panie snajper, co to się porabia tutaj? Halo. Co to ma być? Weź, wymiataj do garażu. A ja tutaj sobie postrzelam do was. O jany, to gówno przyleciało. Będzie przerąbane, jak on się jeszcze leczy, to już w ogóle. No, naprawdę będzie ciężko. Ja się raczej zajmę rozwalaniem może bazy. Może coś z tego wyjdzie. O, zabrali im. Zabrali im leczenie. Chodź tu, panie SMG. O kurde, o kurde, o kurde. Ziomek. No i skinę. Niestety. Tu mamy znowu latające SMG. Jeżeli nie damy sobie odebrać wieży, to w sumie mamy to. W sumie wtedy to mamy. Niech nacierają, nacierają ze wszystkich stron, fajnie. O, 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 pięknie. Tak się to robi, okej. Wszyscy już są w drodze. Dawaj, wypalim. O, mógł medyka zniszczyć najpierw. Ale dobra. Ta Tesla nie wiem czemu nie chce tam ruszyć do ataku. On będzie się naprawiał. Tylko nie wiem co. Tak właściwie, bo ma wszystkie Tesle. No właśnie, ten medyk to jest problem. No i mogą zająć się bazą. U nich... O, 3 roboty już zostały tylko żywe. No. Reszta tak za 40 sekund, więc mamy duże szanse i to są te latające SMG. A ja już się wbijam, 2 sekundy dosłownie. I wracamy do gry. Latujemy tam. Może się uda jeszcze zdążyć, zanim wygramy mecz. Chociaż nie wydaje mi się, żeśmy wygrali tak szybko. Bo się zaraz zrespią te duże maszyny u nich. Chociaż z drugiej strony naszych tam jest pełno. Ale nie ma jeszcze medyka, on dopiero jest w drodze. Więc jeszcze jakieś szanse mają. Niewielkie, ale mają. No, 10 sekund i 2 duże roboty wpadną. SMG i bomba. Ale oni to już mają. Jednak to zrobili, bez problemu. Bez problemu. No i fajnie. Takie meczyki to ja rozumiem. 16 minut, nie było za szybko, nie było też za długo. Było naprawdę, naprawdę spoko. No dla nich minus to jest to, że i medyk odpadł na starcie. Na pierwszym levelu już odpadł, więc dużo tam nie podziałał. Damage no nie za wysoki. 4. miejsce w overallu. Więc szału nie ma. Pewnie dlatego, że ten robot nie jest już taki szybki jak ten pierwszy. To jest trochę cięższa konstrukcja, ale mimo wszystko to i tak jest bardzo dobry robot. Jedyny minus to jest to, że ma tendencję do wywracania się do przodu. No myślę, że tam z przodu rzeczywiście żadnego hoovera po prostu nie ma. Może gdzieś tam wyżej poumieszczane, ale z przodu nie ma żadnego i nawet jak zlatuje z górki, to co było widać na początku jednej rundy, jak zlatuje z górki, to lubi się po prostu przewrócić, robi fikołka do przodu i tyle. I tego się nie da za bardzo powstrzymać. Oczywiście można spróbować się zatrzymać czy coś, ale wiecie, to nie jest takie proste. No, więc za style, max, za combat weźmiemy sobie 4 i myślę, że to jest bardzo dobra ocena. Polecam zdecydowanie tego robota, tylko uważajcie na to, żeby się nie odwrócić i będzie wszystko ok. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!